Lista startowa biegu na 200 metrów w finale A. Bardzo mocno obsadzona. W zasadzie prawie wszyscy zawodnicy biegają poniżej 22 sekund. Jeżeli ktoś ma 22 po swojej stronie, to tylko z króciutkim wąsikiem w postaci 1/100 bądź 700. I tutaj mowa kolejno o Bogaczyńskim i Hałasińskim. Bogaczyński startuje? Tak, ponieważ to taki znak zapytania był, bo pamiętamy, że wczoraj z kontuzją skończył eliminację. Dlatego też się tutaj cieszymy. Na torze ósmym właśnie Igor Bogaczyński z MKL-u Jarocin. Nie ma, z tego co widzę, Remigiusza Zazuli, a więc mistrza na 400 metrów, więc startujemy w siódemkę. Dawid Tatara na torze szóstym. To jest zawodnik BKL-u Bełchatów. Kacper Cegła na torze piątym, Stal Ostrów Wielkopolski. Czwarty Cezary Łazowy nad Odrze Powodowo. Trzeci Damian Sobul, AZS UWM Olsztyn. Na torze drugim Oskar Haładziński, RKS Łódź, i na torze pierwszym Hubert Rutowicz. I też potwierdzenie, że właśnie Zazuli nie ma, więc ten tor siódmy będzie pusty. Faworyt Cezary Łazowy, natomiast za jego plecami będzie biegł Damian Sobol, więc będzie cały czas Damian mieć na oku Cezarego. I ruszamy bez żadnych falstartów. Kto sięgnie po złoty medal Mistrzostw Polski? Wydaje się, że tutaj już na ostatniej prostej może być naprawdę równo. Łazowy czy Sobul? Sobul minimalnie prowadzi, ale wydaje mi się, że może to nadrobić i wyprzedzić na ostatnich metrach Łazowy. Tam jeszcze dociera do strefy medalowej Dawid Tatara. Medal wydaje mi się, że sięgnie brązowy, a złoto należy się Cezaremu Łazowemu z nadodrza Powodowo, liderowi list, który musiał pokazać teraz duży charakter i dużo sił w nogach, żeby prześcignąć Damiana Sobola, który ewidentnie lepiej wystartował z bloków startowych. I nawet Sobul kończy z brązem ostatecznie. Wydawało mi się, że Tatara był trzeci, ale to właśnie złudne ludzkie oko potrafi zaskoczyć. Cezary Łazowy pierwszy, 21:56. Dawid Tatara srebrnym medalistą, 21:64. Brąz Damiana Sobola, 21:67. Powyżej 22 sekund, 22:03. Czwarty Kacper Cegła. Dalej Haładziński. Nie dokończyli biegu Bogaczyński, Rutowicz. Nie wystartował Zazula.